Dobra, moi drodzy, ja się nie poddam i próbuję jeszcze raz ten poziom zrobić, tylko tym razem biorę jakąś, nie wiem, inną postać. Nawet nie wiem kim, albo dobra, nie, zostanę przy tej uczniczce. Weźmiemy sobie te, Legion powiedział, że tutaj przydadzą się te mroźne eliksiry. I jedziemy jeszcze raz ten poziom zrobić. Nawet bez przywitania zaczynam ten film, jeżeli chcecie znać tak naprawdę to główne poczęcie tego poziomu, no to luknijcie sobie na poprzedni film. Miałem problemy z tym poziomem, ja stwierdziłem, że się nie poddam i próbuję jeszcze raz. Spytałem się Legiona, można powiedzieć weterana już tej gry, to tutaj, żeby mi poradził, co z tym poziomem zrobić. No i powiedział, żeby tu zbudować artylerię, czyli tak myślałem dobrze, tą co bije wokół. I tutaj dobrym pomysłem będzie zbudować tych. Nie wiem jeszcze jak to się przyjmie i dobra, wiecie co? Może nie tak, zrobimy tak, że tu będzie to. Tutaj będzie to. Tutaj będzie ta łuczniczka w tym miejscu. Tu będzie artyleria, a tutaj będzie... Tu zrobimy łucznika, choć w sumie kurde nie wiem. Czy to będzie dobry pomysł, żeby tu łucznik był? No w sumie lepszego bym nie miał. Ale można ewentualnie zrobić coś takiego. Można zrobić coś takiego. Można zrobić coś takiego. Tutaj będzie to. Tutaj będzie to. Zobaczmy. Może będzie dobrze. Mam nadzieję. Mam nadzieję, bo chciałbym naprawdę wrócić do Kingdom Rush'a. Nie będę się poddawał oczywiście po tym pierwszym poziomie, w sensie po tym pierwszym odcinku, co mi tutaj nie wyszedł. Nie będę się poddawał, bo tak jak mówiłem, chcę do Kingdom Rush'a wrócić na stałe, więc żebyście nie myśleli. Tak samo do Subnautiki chciałbym wrócić i też będę zaraz nagrywał kolejne filmy z Subnautiki, bo chciałbym już te gry po prostu mieć za sobą. Nie będę żadnych nowych gier rozpoczynał na kanale. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ostatnio zawitało. Tylko temu to w ogóle miniaturkę będę musiał zmienić, bo ona jest taka kijowa trochę. Zawitało Plants vs. Zombies. No i prawdopodobnie wiem, że zaraz zawitają jeszcze inne, nowsze gry. I chciałem naprawdę wiedzieć, w sensie mieć po prostu to tego Kingdom Rush'a za sobą. Więc bierzemy się do roboty, słuchajcie. Ja się tak nie poddam, nie? Kontynuujemy ten poziom. No i widzę, że znowu te pieski, kurde. Kurde bela. Dostawimy tutaj tych legionistów. Tutaj, dobra. Zaraz się pobawimy oczywiście. Tamci sobie dają radę. Dobra, łuczniczka ich tutaj broni. Tutaj myślę, o, tutaj widzę, że możemy, aha, dobra. Tutaj jeszcze nie ma tej artylerii, która bije wokół. Oczywiście to nie jest tak, że ja się porady pytam to praktycznie każdy poziom. To była nagła sytuacja, gdzie po prostu zwróciłem się do Legiona, który akurat Kingdom Rush'a ma tu opanowanego. Dobra, tutaj puścimy Fireballa. Myślę, że nie będzie to, nie wyjdę z tym na minus. Widzę, że mamy tutaj ostry zalot przeciwników. Jak oczywiście zrobię tutaj te dwie, nazwijmy to prace hydrauliczne. Mi się bardzo podoba to określenie. To będzie już gitę. I później oczywiście pełne skupienie leci na to, co się tu dzieje. Leci ten, myślę, że mag tu byłby dobry, ale jeszcze się wstrzymam, słuchajcie. Z zamawianiem przeciwników też się wstrzymam. Choć tutaj myślę, nie zawaham się, żeby postawić jakiegoś łucznika, który będzie tutaj ich osłabiał. Ciut, żeby ich osłabiał jednak, nie? Dobra. Tu leci jeden, dobra, myślę, że... Nie. Najpierw zbudujemy tą... Choć w sumie nie wiem, wiecie? Pozbierajmy na tą pracę hydrauliczną. Bardzo mi się podoba to określenie. Nie wiem, czy to było rozsądne, ale tak dla zabezpieczenia, słuchajcie. Leci mi, o kurna, leci mi, wiecie co, to będzie dobre, żeby tu ulepszyć tego łucznika jednak. Bo oni mi tu wylatują, a łuczniczki jeszcze nie ma. No kurde, no nie, po prostu, no nie. Dawaj, zabija ich. Dobra, nie zrobimy tego na trzy gwiazdki, ale mam nadzieję, że się uda. Te muchy są dosyć mocne, lepiej, żeby było abym zainwestował tutaj. Jakąś formę ataku dodatkową. O nie, magicy. O, widzę, że tutaj się jest już zapadnia. Źle do tego podszedłem. Powinienem też ulepszać tych tutaj moich żołnierzy. W tym wypadku tu by się przydało, nie wiem, też łucznika jakiegoś zbudować.
Dawaj, 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 zabijesz go, zabijesz, 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 za... 5! Ta mucha zużywa 5! Dobra, ale jak już bym miał nawet zginąć, to wiem, jaki błąd popełniłem. Wiem, jakie błędy popełniam. Trzeba tych żołnierzy też ulepszyć. Tutaj myślę, że dobrym pomysłem będzie postawić właśnie tego Firebola. Z nich chyba mumia wypada, jeśli się nie mylę. Tak, z nich mumie wypadają, dobra. A mumie są... Dobra, mumie. Dobra. Tutaj będzie trzeba... O, właśnie. Teraz, w tym momencie trzeba postawić, bo Legion właśnie wspomniał o tym, żeby tu postawić trasę hydrauliczną. Świetnie się sprawia. Świetnie daje radę na tych właśnie mumiach. Kurde, idą mi tu. Dobra, zamrożeni. Świetnie. Jak widzicie, dźwięk jest nieco lepszy na materiałach. Można powiedzieć, wyprowadziłem się wraz z tym z dźwiękiem z nowego Dying Light'a. Jeśli będę oczywiście częściej nagrywał filmy z Kingdom Rush'a, to zdarzy się taka sytuacja, że nagram że wrzucę po prostu dwa filmy dziennie. Więc żebyście nie byli zdziwieni. Tutaj na wszelki wypadek zrobię... To się zdziwieni, no... Możecie być zaskoczeni po prostu pozytywnie. Bo czasami mogę wrzucić dwa filmy po prostu dziennie. Dobra, tu sobie radzimy pięknie. Bo ten mag, kurde. Nie wiem, jakie tu ulepszenia będą dobre. I tutaj będzie też dobrym pomysłem właśnie ulepszać tych. Nie wiem, co tu będzie dobre, żeby postawić tak naprawdę. O Jezu, przechodzi mi ten... Kurczybyk. I przeszedł mi. No i przeszedł mi. No niestety. Niestety mi... Przechodzą tutaj skurczybyki, no. No i się robi nieciekawie. Robi się nieciekawie, bo i oni nie dostają. Fuck. Dobra. Wiedziałem, że popełnię tu błąd. No cóż. Błędy się zdarzają, no. Błędy się zdarzają. Tylko, że jaki ja mam cholera problem z tym poziomem? No, przecież to jest początkowy poziom. Jeszcze na casualu. Fuck. Tutaj, tu będzie dobre pomysły. Ewentualnie tu ich zasypać po prostu tymi żołnierzami w tym miejscu. Tu by też można było ich dać. Tutaj również można by było dać tych żołnierzy w tym miejscu. Tu tą artylerię postawić, ulepszyć ją. Tu by tego łucznika postawić. Tu by można było również łucznika postawić, no po prostu, żeby... Mam nadzieję, że się to spisze i tutaj też by można w sumie, albo nie. Tu postawimy tą artylerię. Tak, nie wiem, zobaczymy. Spróbujmy takie rozwiązanie zastosować. Może się uda, o fuck. Zapomniałem. Dobra, wystrzelmy ją na razie tutaj. Zobaczymy, jak ona sobie tutaj poradzi. Niech przynajmniej strzela do nich, to są pierwsi przeciwnicy. To będzie trzeba... Kurde, nie wiem, w sumie, wiecie? Nie jestem w stanie zdać relacji, co tu będzie lepsze. Mogłem w sumie, słuchajcie, porobić jakiś dodatkowy poziom, to bym miał chociaż gwiazdki. Żeby mieć tych, co na dystans strzelają, polipka. Dobra, będzie tutaj łucznik. Bo się boję, że się tutaj coś spieprzy. Oczywiście, dokładnie, o tym mówiłem. No cóż, nie mam wyboru, słuchajcie, nie mam wyboru. Musi tu być droga ucieczki. Czemu ta gra się zacina? Nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem, czemu ta gra się zacina. U mnie, no zacina się ta gra. Ja cię kręcę. Aż muszę sobie... Tak, ta gra mi zużywa aktualnie... Nie zużywa to OBS. OBS, kurde. Dobra, nie wiem po co RAM mam dla tej gry dawać. Może będzie git. W sumie dla OBS-a też powinienem. Wiem, że się teraz dezorientuję. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Nie, OBS ma z góry ustawione
Proces procesu wysoki, dobra. Dobra. Dobra, tutaj kupujemy wiadomo to. Powinienem tą artylerię postawić, ale się wyrobię na nią. Może się wyrobię. Może. Tutaj tak na wszelki wypadek ich osłabiłem. Idą ptaszki. Ta moja łuczniczka mi padła. Pięknie, został zabity. Tędy mi ziomek przechodzi... Nie przejdą mi tamtędy, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, idą ci. Fuck. Przyszedł mi jeden, to nic. Tu myślę, że jednego mogę się pokusić, żeby zbudować. No i też mamy miejsce na magów. Tu będzie jeden mag i tu będzie jeden mag. Mam nadzieję, kurde, mogłem tutaj go zbudować w sumie. Choć nie wiem, może będzie git. Tutaj by bronił i tej ścieżki. Broni tej i tej, ten nie broni. No właśnie. Bo tutaj by bronił obu. No, trzeba strategicznie tu myśleć. To jest gra strategiczna. A na razie idzie nieźle. To tak, tu dostawimy. Tu będzie... Teraz będą pieski szły. Nie wiem, czy to będzie opłacane, żeby to zbudować, ale zbuduję to tylko dlatego, żebym mieć po prostu zadbane to. Tu myślę, że postawię firebole. Niestety nie trafiły w pieski, więc... Aha, tu w ogóle boss będzie wychodził. No tak, zapomniałem. To jeszcze do tego plansza z bossem jest. Mhm. Dium. O Jezu, zapomniałem o legionistach. Wybaczcie mi, moglibyście... Teraz w sumie wyłączyłem swoje tłumienie na mikrofonie. W tym momencie, więc mój głos powinien być troszeczkę lepszy. Zapomniałem o tym tłumieniu, muszę o nim pamiętać, żeby go wyłączyć, bo, na niektórych scenach w OBS-ie mam go włączonego. I zapominam dosłownie o nim. Teraz mnie powinno być lepiej słychać. No i lecimy teraz tutaj w artylerię. Trzeba też pójść, kurde, w tych. Okej, pieski. Te pieski mają naprawdę dużo życia. Wkurzające są. Tutaj ich troszeczkę spowolnię. Więcej tych zamrażających by się przydało pokupywać, co? Dobra. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się na to. Nie wyraziłem swojej zgody. Dobra, trzeba teraz tą łuczniczkę dać tutaj, bo ona... Zapomniałem nią sterować w ogóle. Teraz minerzy chyba będą. Dune Terror, co pamiętam, to są minerzy. Dobra, pięknie. Dawaj. Zabijesz go. Dobra, teraz przepuścimy ją tutaj. No niestety, muszę się wyrobić w czasie, niestety. O, pięknie, mamy to ogarnięte, więc możemy budować tu wieżyczki teraz. No i dobra, lecią teraz minerzy z tego, co pamiętam. Tak, Dune Terror, będę pamiętał, to są minerzy. Tylko tutaj, no to mam nadzieję, że zostanie wybroniona. Ona zabiera 5. Aha, to są robale, to nie są minerzy. Są robaczki po prostu.
To są po prostu robaczki. Dobra, mamy tutaj tego ucznika, tego głównego, naczelnego można powiedzieć. Teraz możemy przejść tędy, żeby zlikwidować, pomóc tej głównej strażniczy, uczniczej, żeby ich tutaj likwidować. Nie wiem, co to robi. Dobra. Co to jest? Weźmiemy sobie to, czemu nie? Mam nadzieję, że to się opłaci. Kurde, 250 na to wydałem. Ajajaj! Oni mi tu przechodzą. Shit, o dobra, wyszli, zajebiście. Widzicie? Tak, to trzeba tego naprawdę dobrze, dobrą taktykę mieć. O, fajnie, to tak strzela trochę jak z karabinu. Okej. Okay. To sobie to ulepszymy. O, idzie skorpion w ogóle. To niech sobie idzie. Uuu, tu są ci. Nienawidzę ich, bo oni naprawdę dużo biją, z tego co wiem. No naprawdę dużo biją. Najlepiej, żeby ich wykończyło od razu. Tu tego łucznika zbuduję. Tylko na niego nie będzie dobry łucznik, tylko właśnie, na niego magik będzie dobry. I wiem, kogo tu zbuduję. Magika tu zbudujemy po prostu. Najnormalniej. No nie! Jest! Dawaj, zabijesz go! Zabijesz tego skorpiona! Jest! Brawo! Naprawdę dobrze, tylko że tutaj magika żadnego nie ma! Shit! Tu magik powinien być jakiś! Dawaj! Nie pozwolę tego wam naprawdę przejść. Okej, zabiło go. Nie ma mojej łuczniczki. Niczego już tu nie ma. Ajajaj. Dawaj, Brońcie tego skurczyny. Jest, łuczniczka się aktywowała. O. Dawaj. 10. fala. Trzeba w magów pójść. Trzeba kurna w magów iść. No nie. Egzekucjonerzy idą już. Dobra, ale on szybko padnie. Będziemy mieli dużo pieniędzy z nich. No widzę, że naprawdę się tutaj spisała ta wieża. Trzeba naprawdę iść w tych asasynów. Jak w mordę szczelił. Przynajmniej więcej życia będą mieli, dobra. O, ten wieża jest naprawdę świetna. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zobaczymy. Siup. Technika na wyszkolonych tych. Ile w ogóle pieniędzy z niego wypada? Chyba z 200 albo 150. Okej, mamy tutaj tych asasynów. O, idealne miejsce, żeby puścić Firebola. Zabiło mumiów. To tutaj magika można ulepszyć, czemu nie? Magika. W tym miejscu przynajmniej chociaż. Tutaj też go będziemy mieli. Dobra, to jest do ugrania, słuchajcie, nareszcie. To jest, kurde, za siódmym razem? Poziom powinien się nazywać Desert Masakra. Pustynna Masakra.
A tu jeszcze jakiś dżin w ogóle wyjdzie, nie? Dżin z lampy. Życzę sobie, aby leniuchowo było leniwe. Jeśli ktoś to kojarzy, to... No to szanuję cię, widzu. Chyba tak to wyleciało. No wiem, to nie było dosłownie tak jak powiedziałem, ale... Okej, chyba to już jest ostatnia, nie? A ty co robisz? Leniwcu. Nawet ich nie wzywam, nie opłaca mi się. Marnować nadziei. Dobra, to biorę ich. W ogóle on jest na magię będzie dobry, nie. Nie, nie, dostają. Polecą się skubańce. Jeszcze nie wiem, co tu lepszenia robią. Burons, aha. Dobra, nie będę tego testował, lecimy ulepszać te wieże. O, idealnie. I kolejne dwie ulepszone te. Asasyni. Znikąd. O kurna, jakie tu idą. Armie. Dawajcie kasę zarabiajcie z tych tutaj. Bym prosił grzecznie. O i kolejne pieniążki dla mnie. I kolejni asasyni wybudowani. Dawajcie. Tędy mi nikt nie przejdzie, w sumie. Postaram się o to zadbać. Przynajmniej. Okej, ta uczniczka mi padła. Okej, teraz trzeba tych szamanów załatwić, magików. To są... No, to jest jakiś kurde, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. Wraith, nie wiem jak to po angielsku przetłumaczyć. Wraith. Jezu, mój głos nie jest idealny do angielskiego. No jeszcze czego? O, zniszczyli ten grób, świetnie. Są tu jakieś Easter Eggi. Oho! Proszę bardzo, jest i ten dżin. Kurde, myślałem, że będzie ładniejszy. I się nazywa Haz Nazeru. Nazeru. Przezywa jakichś dżinów. Nieźle. Puścimy mu Fireballa na dzień dobry. Nie wiem, po co tego w ogóle tam ulepszyłem. Fuck, co byśmy mogli tu wziąć? A już pół życia mu zdjęło, dobra. A nie, zmienia mi wieży w zamki wiatkowe. Dobra. Jakieś tam obrażenia dostaje, co?
Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jest, jest, udało się. O, o, yeah. Moi drodzy. Udało się. Co to jest? New challenge. Face and less enemies and complete for the best score. Pierdzielisz. Endless mode. To jest endless, czy to jest jakiś... Tak, to jest endless mode. Mhm, to jest endless mode. No bo jak żeby inaczej. Okej. Okej, 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 okej. Pyk. Pyk. No i niestety tu nic nie mam, ale mam za to najlepsze ulepszenie w tej grze komputerowej. Jakieś dwóch nowych bohaterów, jakiś Kronan tu jest. Kronan Barbarzyńca, bierzemy cię. Jakieś tutaj, nie wiem. Udało się, moi drodzy, ukończyć pierwszą krainę. Udało mi się ukończyć ten wkurzający poziom. Mamy nową krainę. Wiecie, co to oznacza? Motywacja do nagrywania kolejnych filmów. Więc możecie się spodziewać kolejnego filmu jutro. Bo ten zobaczycie pewnie wtedy, kiedy zobaczycie Dying Light, odcinek 9. No i tak samo Dying Light, a jutro jutro też będzie oczywiście. No, no i co? Kolejny film prawdopodobnie nadejdzie. No wreszcie to ukończyłem, więc jakby już się z tym nie męczę. To możemy my cisnąć dalej fabułę, bo luknijmy sobie w ogóle, jak ten poziom wygląda. No to są takie azteckie, można powiedzieć, rzeczy. No. Jest gorąco. Pewnie będą jeszcze jakieś ścieżki, nie wiem. Tu się pewnie jakieś ścieżki odblokują. No zobaczymy. Cóż, ja będę się z wami żegnał. I widzimy się kolejnym razem, nie wiem kiedy, może nawet nie jutro, może nie pojutrze, zobaczymy, ale przynajmniej wiem, że kolejnego odcinka nie będę musiał się bać. No nie wiem, zobaczymy, co tu będzie.